Czas na czwartą linię metra w Warszawie. Trzeba ponownie odkurzyć metro Płocka. Tramwaj na Gagarina, jednak od czerwca. Rondo Deszyńskiego z rozjazdami w trzech relacjach. Budowa tramwajowych przystanków na Obozowej. Tramwaj pod Warszawą Zachodnią. Co z Odlanami? Co jest ważniejsze, wybudować linię średnicową już teraz, czy wybudować ją na długie lata? Łódzka średnica, ponownie opóźniona o kolejne 2 lata. Kolejne prace na Jana Kazimierza i zawieszona linia 255. Będzie rowerowa połączenie całej trasy Łazienkowskiej od nowych wiaduktów do mostu. Czyli dofinansowanie na bus pas na Głębockiej. O tym tylko w kolejnym dużym wydaniu Mniejsza z Tym w sobotę 16 marca. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć Sąż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym. W dzisiejszym tygodniu dużo się działo, więc zaczynamy od tego, co się faktycznie działo. I nawet dużo się działo w metrze, a konkretnie w stacjach metra, jeżeli chodzi o windy. Stacja metra Ulbrychów od 9 tygodni ma niedziałające nowe windy. Na Politechnice od 2 tygodni, plac Wilsona od 2 tygodni i 4 nowe windy. Od tego tygodnia przestała działać winda na stacji Nowy Świat Uniwersytet, plac Wilsona, Centrum i Pole Mokotowskie. Na placu Wilsona nie działają 2 windy, więc całkiem niedobrze. Tymczasem dobra nowina. Czwarta linia metra jest bliżej niż myślicie, przynajmniej w teorii. Na razie to oczywiście tylko wyłącznie rozpoczęcie prac na etapie przedprojektowym, ale to już dużo. Prace przedprojektowe dla czwartej linii metra zostały zabezpieczone na to środki w kwocie 56 milionów złotych. Najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu będzie już faktycznie ogłoszony przetarg na to, na razie mamy faktycznie środki. Jaka będzie czwarta linia metra? A tak, będzie mieć 26 km długości. Połączy Terchomin z Wilanowem. Będzie mieć 23 stacje metra. Podobnie jak de facto każda linia metra, którą aktualnie mamy. No dobra, tak to przesadziłem. Linia metra M1 ma 21 stacji plus 2 stacje, które są planowane, a linia M2 ma 21 stacji. Natomiast co ważne, jeżeli chodzi o to, jak to będzie wyglądać, to tak. Po pierwsze, ta linia metra połączy Białękę, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wolę, Ochota, Mokotów, Włochy i Wilanów. Tak, będziemy mieli we Włoszech, że tak to powiem, nowe stacje metra, jak i również na Białęce w końcu. Więc dosyć dobrze tutaj to pokazuje, że w końcu nowe dzielnice, również Ochota, będą miały swoje po prostu pierwsze stacje metra. To jest dobra informacja i dzięki temu też po prostu będzie wzmocnienie po pierwsze M1. No i tak, nowa linia metra będzie mieć 23 stacje, z czego 2 wspólne dla M4 i M2, jak i również dla M4 i M3, 8 stacji z torami odstawczymi i 20 wentylatorni szlakowych, czyli mniej więcej po jednej wentylatorni szlakowej na stację, pomijając 3 odcinki pomiędzy stacjami. Co ważne, M4 będzie mieć swoją stację techniczno-postojową na Tarchominie, mniej więcej na Żeraniu aktualnym. I jeżeli chodzi, w skrócie to będzie STP Żeleń, natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, to jest połączenie z M1 planowane na stacji metra Marymont, jak i również stacji metra Wilanowska, z M2 na Rondzie Deszyńskiego, z M3 na Wielkiej Wigury i z M5 na placu Netowicza. O M5 na razie nie mówimy, prace przedprojektowe powinny się rozpocząć dopiero, najprawdopodobniej gdzieś bliżej schyłku, inaczej, mniej więcej koło 2035 roku pewnie usłyszymy informacje o M5. Natomiast tak, jeszcze co z ważnych informacji to będzie to, że będzie połączenie z linią kolejową radomską, średnicową i obwodnicową numer 20. Więc trochę tych etapów, trochę tych miejsc będzie. Co ważne, prace przedprojektowe mają się zakończyć do 2028 roku i wtedy będziemy mogli mówić o tym, że ruszają prace projektowe. Natomiast o co to właściwie chodzi i co to oznacza, że będą prace przedprojektowe? To tak, po pierwsze M4 będzie wyglądać następująco. To jest TSTP Żerań, Polwa się nazywa, trochę przesadziłem. Będzie jechać właśnie stąd, obok ratusza Białęki prawie że. Tu będzie to tramwaj dojeżdżać, no i tak sobie będzie tutaj jechać, przejeżdżać pod Wisłą w jednym miejscu, no i przejeżdżać tutaj, łączyć się właśnie na Marymoncie z M2 i M1, następnie przejedzie
sobie tutaj do Nadalszyńskiego śladem tramwajowym w dużej części i tutaj później do Placu Notowicza z połączeniem z M5, następnie na Żwirki Wigury z dojazdem bezpośrednio kolejowym do lotniska i tu będzie połączenie właśnie też z M3, jak kiedyś będzie przedłużona. No i dalej oczywiście połączenie ponownie na Wilanowskie, gdzie i tak jest już bardzo duży tranzyt i zwróćcie uwagę, że stacja metra ostatnia, czyli to się nazywa G01, zmieniła swoją lokalizację, bo pierwotnie ta stacja metra była na wprost Pałacyk Wilanowski, teraz została trochę wykręcona w związku z tym, żeby to się po prostu zmieściło. Ale dobrze, dobrze, że to faktycznie tutaj różne zmiany zostały naniesione. Dokładnie jak będzie wyglądać cały przebieg M4, teraz jeszcze przeanalizuję z planowanymi stacjami, wyjściami z stacji metra i tym wszystkim pokażę Wam to, bo faktycznie jest dużo tych tematów i też gdzie będą połączenia z tymi stacjami metra, jak będzie wyglądać. Jeszcze raz to przeanalizuję niedługo, nie wiem czy w tym miesiącu, raczej w kolejnym miesiącu, ale będę chciał ponownie przeanalizować, skoro rozpoczynają się prace przedprojektowe dla M4, to warto byłoby, żebyście dokładnie wiedzieli o tym, a nie z tego mojego 2,5-godzinnego filmu z drzewa. Natomiast tak, co ważne, założone zagłębienie liczone od główki szyny do ziemi, do granicy ziemi od 11,5 metra do 25,5 metra, więc dosyć głęboko nawet te metry może zejść. I co ważne, prace przygotowawcze pozwolą na określenie m.in. etapowanie budowanych odcinków. Co to oznacza? Oznacza to, że w ten sposób po prostu będziemy wiedzieć, jaki odcinek jest budowany, będzie budowany. Czyli tak jak mieliśmy centralny odcinek drugiej linii metra, to najprawdopodobniej tu będzie podobnie. Będzie najpierw budowany centralny odcinek czwartej linii metra, a później metro będzie się schodzić w dwie strony. Albo inaczej, będzie łączone z dwóch stron. Nie wiemy na razie, znaczy z dwóch stron to nie będzie łączone, ale na razie nie wiemy, w jaki sposób to będzie robione. Trzeba pamiętać, że te odcinki centralne muszą być, znaczy odcinek, który się rozpocznie, musi być wybudowany z łącznikiem z M2 albo z M1, bądź z M3, ale M4 i M3 nie będzie się w pierwszej fazie w ogóle łączyć, to już wiemy teraz, bo M3 będzie budowany na krótkim odcinku tylko do Gocławia. Ale chodzi o to, że po prostu ta linia metra musi mieć połączenie z aktualną siecią metra, by pociągi metra mogły tam wjechać. Chyba, że będzie to zaczynało się od Polfy, gdzie będzie po prostu wjazd przez STP. Natomiast, no, zobaczymy, tak? Wydając życie i tak, faktycznie odcinek na Białękę powstanie trochę później, chociaż zobaczymy, jeżeli jak to będzie faktycznie z projektowaniem. Raczej na Wilanu będzie dłużej odcinek budowany, ale tak jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie moje wróżenie. Wiemy natomiast to, że to będzie wszystko projektowane do 2028 roku, znaczy prace przedprojektowe będą realizowane, a później będzie projektowany dany już konkretnie odcinek. Co jeszcze ważne, tutaj chodzi o potwierdzenie poszczególnych lokalizacji, w tym analizy warunków zabudowy i wydanie pozwoleń i zamiarów dzielnicy. Już teraz wiemy, że dwie stacje będą musiały się trochę przemieścić, w związku z tym, że trochę się zmieniły i już tam niektóre prace budowlane się rozpoczęły w terenie, jeżeli chodzi o inne projekty i inne prace budowy. Więc no, to trzeba zrobić jak najszybciej i będziemy faktycznie wtedy wiedzieć, na czym stoimy, jak dokładnie tam czwórka będzie wyglądać i jakie będą dokładnie połączenia, jeżeli chodzi o stację metra z nową czwartą linią metra. Natomiast tak, jeżeli chodzi o M3, to prezydent Warszawy cały czas broni. M3 jest potrzebne, ważne w tym momencie, tylko jest parę ale. Pierwszym ale jest to, że prezydent się odnosi owszem do różnych argumentów, że M3 jest niezbędne i tak dalej, i że może ma małe potyki, ale chodzi o to, że M4 będzie mieć duże potoki dzięki M3. Tylko że to się trochę kupy nie trzyma, biorąc pod uwagę, że po pierwsze, M3 aktualnie jak jest planowane do budowy, to jest tylko odcinek Stadion Gocław i nic dalej. Kolejny odcinek na Siekierki, który połączy się z M1 w przyszłości z Żwirki i Wigury z M4, będzie planowany do budowy dopiero w późnych latach 30. i to naprawdę późnych latach 30., jak nie 40., co oznacza, że odcinek połączenia z M4 de facto nie powstanie, więc jedyne połączenie będzie przez M2, która jest już aktualnie przeciążona, więc to tak dosyć mocno nie wzmocni ruchów na M4, jeżeli chodzi o to. To jest po pierwsze. Po drugie, pamiętajcie, że M3 to jest linia metra, która teraz powstanie na odcinku Gocław Stadion, typowo jako linia metra lokalna. Czyli tak jakbyśmy po prostu wybudowali coś tylko do obsługi danej dzielnicy i dojazdu do reszty miasta. I jakby to tyle. M2 i M1 doskonale wiemy, że to są linie, które po prostu przyciągają ludzi naprawdę z dużej okolicy, a na Gocław raczej dużo osób nie będzie dojeżdżać specjalnie liniami 700. Oczywiście wiadomo, że najpierw też nam dojeżdżają autobusy linii 700, ale to nie jest tak duży popyt, jak mamy na przykład miejsce w Starych Babicach, tak? Jakby to jest zupełnie inne potoki pasażerów. Więc no faktycznie będzie taka typowa bardziej lokalna linia metra.
Tutaj najciekawsze cytaty wam dam z artykułu z Transportu Publicznego. Tutaj macie teraz link w opisie i w karcie. Przeczytajcie sobie koniecznie ten artykuł, bo naprawdę tutaj dosyć dużo ciekawych informacji możecie wyczytać. Co tu dokładnie, jak wszystkie odpowiedzi prezydenta są sprowadzone do tego, jak to faktycznie wygląda. No i tak, można bowiem te słowa sparafrazować w ten sposób. Budujemy cokolwiek, bo szuflady z projektami w tym momencie Meta są puste. Bo prezydent tutaj powiedział, że no wiecie, aktualnie sytuacja jest taka, że otwarzyliśmy 11 stacji metra w trakcie jego kadencji. I faktycznie tak to miało miejsce, tylko przypomnę, że żadna z tych stacji metra, pomijając, które są teraz budowane na Karolinie, nie zaczęła być budowana w trakcie, kiedy prezydent był już, więc jakby wszystko jest de facto zasługą HGW. Ale no dobrze, udało się otworzyć, tak, tylko chodzi o to prezydentowi, żebyśmy nie mieli przestoju, że przez kilka lat nie będzie budowana żadna linia metra. Więc teraz trzeba szybko zrobić prace projektowe, żeby chociaż ten N3 powstało. Więc czy budujemy po prostu cokolwiek? O tym jeszcze dzisiaj cokolwiek budujemy, będę mówić nie jeden raz. Natomiast tak, de facto, więc trzecia linia metra dopiero w odległej przyszłości będzie dowozić pasażerów do czwartej linii metra. Przez lata będzie linią wewnątrzdzielnicową. Jak przekazały władze miasta, koszt budowy całej trzeciej linii metra wyniesie 10 miliardów złotych, więc no trochę to będzie kosztować. Natomiast na co ja mogę powiedzieć? Cały artykuł macie do swojej dyspozycji. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym zrobił specjalny film o tym, czy M3 ma sens. Wtedy bym oczywiście pojawił się z dronem, nagrał też informacje, znaczy filmy, przyloty i tak dalej z miejsca. Nie zrobiłbym dokładnej analizy tego, jak to będzie wyglądać, tylko po prostu same założenie, bo aktualnie trzeba pamiętać, że M3 i cały schemat linii metra do 2050 roku był już zrobiony na tym, co faktycznie mamy. Czyli M1 jedzie od Karolin do Brudna, M2 jedzie od Kabat do Młocin i M3 jedzie od Stadionu Narodowego do Wrocławia. I to był odcinek bazowy. Resztę można było planować. To wszystko już było ustalone. W skrócie, M3 nie było planowane w żadnym momencie, aby inaczej po prostu poszło. Wiadomo było, że musi pojechać w aktualnym przebiegu na trasie Wrocław Stadion Narodowy z pętelką przez Dworzec Wschodni. I nie było mowy o żadnym innym projekcie, bo nawet nie był analizowany. I to jest chyba największa bolączka aktualnie M3. Po prostu nie było sprawdzone, czy da się to wybudować w jakikolwiek inny sposób, bo z góry było założone, że budujemy to tak pod schemat. Więc no to jest chyba największy problem. Piszcie komentarze, czy chcielibyście zobaczyć film, gdzie bym dokładnie wam wytłumaczył, jakie są problemy i bolączki tego, jak to wygląda z mojej perspektywy, bo tutaj jest z perspektywy Witolda Urbanowicza z Transportu Publicznego. Natomiast daj się znać. Tymczasem lecimy dalej, bo Metro Karolin też powstaje. I tu w końcu będą przejęte wszystkie te dane. Myślałem, że już są wszystkie przejęte. Dostałem informację od wykonawcy, że już wszystko jest przejęte, a jak widać jeszcze niekoniecznie. Egzekucja ma być 14 marca, chodzi o jedną działkę w rejonie stacji Chrzanów, chodzi o to, że tam faktycznie jest blokowane przejęcie, a tam w tym miejscu będzie wzmocnienie terenu, czyli będzie po prostu budowany łącznik pomiędzy tunelami. To jest taki łącznik ewakuacyjny ktoś. Kiedyś wam go może pokażę, jak on faktycznie wygląda w praktyce. Natomiast tak, wszelakie kilku... Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, no to tak, wiadomo, że metro jest opóźnione, wiemy też czemu. Natomiast wiemy też z innych aspektów, że no, przy tym STP Karolin też są problemy. No i tak, wszelakie kilkudziesięczne terminy wyłączenia, które mieliśmy wstępnie uwzględnione, są nieaktualne. Chodzi oczywiście o przeniesienie kabli wysokiego napięcia, które się znajdują na terenie całego STP. W skrócie, po prostu terminy, które były już ustalone na przeniesienie, nie mogły być zrealizowane w związku z tym, że po pierwsze jest wszystko opóźnione, a po drugie był problem z przejęciem terenu betoniarni, więc jeżeli był teren nie ich, to tego nie mogli robić. Tak? W ramach PSE w zmianie PSE proponuje bardzo krótkie terminy wyłączenia do miesiąca. W skrócie, zamiast kilku miesięcy na przeniesienie napięcia, będzie miesiąc. To chyba mało czasu na całą procedurę. Pierwsze wyłączenia mają być w kwietniu i w maju. Zobaczymy, czy mi się to uda zrobić i na jak dużym zakresie. Miejmy nadzieję, że uda im się to zrobić, bo faktycznie super aktualnie wysokiego napięcia stoją pośrodku nowych budynków, więc się oczywiście nie da się tego wszystkiego robić. Obecny termin zakończenia robót, zgodny z ostatnim aneksem, to jest 2026 rok. Wiemy, że 2025 rok. Wiemy, że wtedy nie będą ładane do użytku stacje dla pasażerów, tylko dopiero w 2026 roku pojadą pasażerowie. Wiadomo, oddanie do użytku w skrócie w grudniu będzie zakończenie budowy, a oddanie do użytku będzie w przyszłym kolejnym roku, czyli za ponad 2 lata. I no... No może to jest realne, tak? Natomiast problem jest z STP. Kabaty budowane byłyby przez 20 lat.
całkiem długi czas. A teraz całą stację techniczną postojową budujemy naraz. Uruchomienie STP nie możemy łączyć z ruchem liniowym. W pierwszej kolejności wykonawca metra musi wykonać kilka obiektów i elementów otoczenia STP, które są niezbędne dla prowadzenia ruchu dla linii metra. System sterowania ruchem, podstacja energetyczna i tego typu obiekty. Natomiast później będzie dodane do użytku całe STP i po części będzie przeniesiony też sprzęt i inne pojazdy, jakieś pociągi do obsługi, po prostu z terenu STP. Kawaty na STP Mory, znaczy Karoli. Co ważne też, trzeba pamiętać o tym, że cały personel musi być przeszkolony z obsługi. Wiemy, że taka procedura na przykład na zajezdni Anopol będzie trwać kilka miesięcy, całe wakacje, nawet trochę dłużej, z przeszkolenia z całego nowego sprzętu, całego nowego obiektu i tak dalej. I tak samo będzie na Karolinie, więc jakby nie sugerujcie się tym, że inwestycja jest ukończona i wszystko już działa, bo trzeba przeszkolić. Same nawet oddawanie nowych stacji metra, tak samo jest przez te właśnie kilka miesięcy, kiedy już są odwody techniczne, są wszystkie osoby na terenie stacji szkolone z tego, jak ją obsługiwać. Więc tak samo tutaj przy tak dużym, ogromnym obiekcie będzie to trochę trwało. A trzeba pamiętać, że taka zajezdnia na pol to przy Karolinie to pikuś mimo wszystko. Więc no zobaczymy faktycznie, kiedy będzie uruchomiona ta STP, czy będzie uruchomiona w tym samym momencie, czy będzie to opóźnione. No zobaczymy, jak to się faktycznie potoczy. Z innej kolejnej informacji to jest to, że no, na Płockiej jest ciemno i to chyba wszyscy, którzy korzystają z stacji metra, to wiedzą. Chodzi oczywiście o to, że tu się zbyta kurz na górze, na tych całych szybach i się robi ciemno. Raz już to było wyczyszczone, bardzo czasochłonne to jest. O, zobaczcie. Przed, ciemno. Po, jasno. No, widać, że faktycznie to dosyć duża różnica jest. No, kiepsko to po prostu wygląda. Aktualnie metro będzie rozpoczyna już faktycznie prace przy tym, żeby to ponownie wyczyścić. Rozpoczęły się prace teraz, będą trwały do końca, na przełomie kwietnia i maja się zakończą. Prace są realizowane oczywiście w nocy, przy wyłączeniu ruchu. I muszą to robić osoby, które mają pozwolenie na pracę na wysokości, więc no nie jest to szybki proces. No, tak jak powiedziałem, prace się zaczynają teraz, skończą się na przełomie kwietnia i maja, więc to są 2 miesiące. No cóż, dobrze, że faktycznie się ponownie rozpoczynałem, żeby to wyglądało jakoś lepiej. Szkoda niestety, że tak to jest realizowane czasochłonnie i że nie dało się tego zrobić jakoś, żeby ten kurs jednak się tam nie osadzał. No, projektanci i wykonawca się od tego odrzekają, że no, co ja mogę powiedzieć. No wiecie, no jest ta semeta, to trzeba ją czyścić, tak w dużym skrócie mogę sprowadzić tego. Natomiast no, zobaczymy, co faktycznie z tego wyjście. Wiemy, że kolejna firma, która będzie utrzymywać stację metra, będzie miała już pisane faktycznie do swoich prac, żeby również czyściła stację metra Płocka z góry, czyli właśnie z tego kurzu, który się tam osadza. Jak to będzie robiła i jak to często, tego jeszcze nie wiemy. No ale przynajmniej dobrze, że to już faktycznie nie będzie musiało robić metro, tylko faktycznie te firmy, które się zajmują czyszczeniem stacji metra. Tymczasem tramwaj Gagarina opóźniony, ale nie, nieprawda, nie opóźniony. Oj tak, mi się podoba. Jak grać w ruletkę? No bo właściwie inaczej. Może wam po prostu przeczytam to. Pierwotny termin, znaczy ostatni termin, który był planowany, to był planowany na przełom marca i kwietnia. Ale tramwaje teraz przekonują, że wcześniejsze podanie daty dotyczyło gotowości do jazdy próbnej, a nie funkcjonowania ze tramwajami. Czyli jazdy próbne. Więc tak, no dosyć ciekawe to wygląda, kuriozalnie bym powiedział. Wcześniej mówiło się o przełomie marca i kwietnia, następnie o 30 kwietnia, teraz tramwaje warszawskie przekonują, że podane wówczas daty dotyczyły tak naprawdę nieuruchomienia przewozów, a gotowości do jazdy próbnej. No cóż, w weekend 24-25 marca z kolei będą przekonywane kolejne zmiany na skrzyżowaniu Belwederskiej i Gagarina i Spacerowej. Będzie już przejazd prosto, a nie tak jak teraz bananem dookoła. To jest dobrą informacją, więc na koniec marca już to powinno być normalnie funkcjonujące i wtedy też się pojawia w ramach tramwaju do Wilanowa w tamtym miejscu. Co ciekawe, kiedy więc tramwaj na Gagarina pojedzie? Aktualnie jest to planowane przynajmniej z pasażerami, jak się mówi. Na koniec, znaczy jakoś w czerwcu, więc zobaczymy, czy faktycznie mi się udało dotrzymać ten termin. Dla mnie dobrze, bo długo już mogę nagrywać tą inwestycję, więc jakby mi tam to nie przeszkadza. Natomiast kiedy zatem pojedziemy tramwajem na głównej trasie do Wilanowa? W pierwszych dniach września, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. W tym przypadku chodzi o przejazdy z pasażerami, jak zaznaczają i dopytali się. Więc no, to dobrze, że wiemy, że to trochę będzie inaczej zrealizowane. Ale tak, śmieszna sytuacja. Idziemy dalej, Ronda Daszyńskiego, na nowo, z rozjazdami, ale nie w
każdej relacji. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, to na Marii Warszawskiej, ja rozumiem doskonale. Chcecie zrobić, żeby było dobrze, żeby w końcu te zjazdy, które zostały zlikwidowane podczas budowy centralnego odcinka długi milimetra, pojawiły tutaj się ponownie, żeby było ich więcej, żeby to funkcjonowało, żeby podczas objazdów to dobrze działało. To czemu nie robicie wszystkich rozjazdów? Ja tego nie rozumiem. Tym bardziej, że ten jeden rozjazd jest aktualnie bardzo problematyczny, którego w tym miejscu brakuje, bo na przykład, gdyby coś się wydarzyło na Alei Jezioińskich, to tramwaj po prostu w ten sposób mogłyby objechać, na przykład pojechać do dworca centralnego na okrągło, a tak nie będzie takiej możliwości, znaczy będzie, tylko jeszcze większy, bardziej na okrągło te tramwaje będą musiały jechać, aktualnie już mogą pojechać tędy. Ja całkowicie nie rozumiem, czemu w tej relacji nie została, nie jest planowana nawet do zaprojektowania odcinek. Nie rozumiem. Odpowiadając na pytania, że nie wiem, coś tu nie można, to zawsze powiem, że wszystko można przenieść. Wiem, że to zwiększy koszty, ale wszystko można przenieść, jeżeli coś. To jest pierwszy aspekt, który mogę powiedzieć. A jeżeli mu powiecie, że no ale widzę, że wiesz, bo tutaj po prostu rozjazdy się nie zmieszczą i że to się tutaj nie połączy, to powiesz, przypominam wam, że istnieje coś jak ronda babka. A po drugie, przypominam wam, że mamy rozjazdy w splocie. Rozjazdy w splocie nam dają możliwość niepotrzebowania iglicy przy samym rozjeździe, gdzie tramwaje się rozjeżdżają. Jakby rozjazd, czyli same miejsce, gdzie jest iglica, która się przesuwa i zmienia trasę tramwaju, nie musi być w miejscu rozjazdu, tylko może być po prostu w innym miejscu i może to być wyciągnięte za pomocą torów w splocie, więc jakby to nie jest żaden argument według mnie. To jest duże niedorobienie i to powinno być zrealizowane razem, we wszystkich relacjach. Ale no dobra, z czym mamy do czynienia? Do czynienia mamy z tym, żeby po pierwsze z ulicy Towarowej jadąc od ronda Kracelaka można było wjechać właśnie w ulicę Prostą w lewo, czyli w kierunku ronda ONZ i wszystkie tramwaje z Towarowej będą mogły wjechać teraz prostą w kierunku nowej trasy tramwajowej na Kastrzaka. I to też jest kolejny mankament, który mi się nie podoba, bo o ile na Towarowej owszem pojawią się dodatkowe tory osobne w formie lewoskrętów i prawoskrętów, w zależności od tego w kierunku trasy na prostej, dzięki czemu faktycznie tramwaje nie będą stały z pozostałym ruchem, no to dobrze, owszem, to mi się podoba faktycznie, w ten sposób tramwaje całkiem sprawnie będą mogły tutaj wjechać. To tyle mi się nie podoba inny aspekt, a mianowicie czemu nie został tutaj wybudowany taki dodatkowy tor w tym miejscu, na prostej, bo skoro przewidują, że będzie duże natężenie ruchu i tramwaje będą dosyć dużym, w dużej ilości będą dojeżdżać właśnie tutaj na ulicy Prostą, to czy nie będzie tak, że na prostej po prostu będzie jakiś niesamowity korek tych tramwajów wyjeżdżających stąd, skoro rozumiecie, o co mi chodzi. Przypominając to, że ogólnie cały rondo Dorszyńskiego jest źle zrobione przez to, że stacja metra jest nie pod rondem, a jest schowana po drugiej stronie, czyli po stronie zachodniej ronda, dzięki Rzymu nie ma wyjść z każdej strony, to jest bardzo duży problem, że nie powstały wyjścia ze staw w każdej stronie skrzyżowania. Przez to no, nie ma wyjść na wszystkie przystanki tramwajowe, a tego też tutaj przystanki tramwajowe będą obok siebie i będą podwójne przystanki tramwajowe dla tramwajów jadących w ulicę Towarową. To jest problematyczne, bo w każdej racji tramwaj wyjeżdżający z prostej w Towarową będzie mieć podwójny przystank tramwajowy i nie da się go to zrobić lepiej, jeżeli ma być szybkie i dobre dojście do przystanków tramwajowych, zapewniając jednocześnie przystanek tramwajowy dla tramwajów jadących dalej w kierunku ulicy, w kierunku ronda ONZ, co no jest kiepskie, tak? Jeżeli chodzi o drogi rowerowe, to tutaj się nic nie zmienia, bo drogi rowerowe są już w tym całym układzie, w sensie tam będzie to po prostu poprawione i będzie to rozszerzone drogi rowerowe. Natomiast, no inaczej, dobrze, że będą te rozjazdy, ale powinno to być lepiej zrobione i w każdej relacji. Szkoda, że nie w każdej, natomiast tak, jeżeli chodzi o to, co, jak to będzie realizowane, no to tak, planowane otwarcie ofert ma nastąpić 25 marca 2024 roku. Wykonawca, którego wybierzemy, będzie miał 101 tygodni na przygotowanie pełnej dokumentacji i uzgodnienie. Przebudowa ronda jest planowana do 2030 roku, choć wybór terminu będzie zależał od innych inwestycji. Między innymi chodzi oczywiście o przebudowę linii średnicowej. Do czasu przebudowy na rondzie będą wykonywane prace planowane, remontowe i utrzymaniowe. W skrócie, no, aktualnie to może tak, jeszcze pokażę na tym schemacie, jak to wygląda. Tak będzie to cało po przebudowie wyglądać. Miejsce tutaj, jak widzicie, jest na ten rozjazd, nad którym ubolewam i brakuje go. Tu tak samo jest według mnie miejsce na dodatkowy przystanek. Wystarczyłoby to trochę po prostu poprzesuwać i by się wszystko zmieściło. A jeżeli chodzi o rozjazdy nowe, to będzie ciekawostka. Mianowicie do każdego z nowych rozjazdów, czy...
powiększyło. Czy do tego przystanku, czy do tego rozjazdu, czy do wszystkich innych rozjazdów będzie specjalny dojazd dla pojazdów tramwajowych, więc to jest taka ciekawostka, że będą takie specjalne wjazdy. Z innych ciekawostek jest to, że na ulicy Towarowej przystanki tramwajowe się zmienią swoją lokalizację, bo aktualnie te przystanki tramwajowe są przed skrzyżowaniem, teraz będą za skrzyżowaniem. Chodzi oczywiście o to, żeby lepiej funkcjonowała zielona fala również w tym skrzyżowaniu. No i lepsza była wymiana pasażerska. No i z ciekawostek pojawią się po dwie wiaty na przystankach tramwajowych na Towarowej, a na Prostej cały czas będzie po jednej wiacie, więc trochę słabo. Tym bardziej ostatnio miałem okazję zobaczyć, jak te wiaty funkcjonują, jak jest duże natężenie ruchu na tym przystanku, jak metro przestało działać, bo ktoś się rzucił, więc... No wiecie, no tak to wygląda. Ciekawostek, jeżeli chodzi o to, no tak, projektanci będą mieli też nadzór autorski nad tą całą inwestycją podczas zbudowania. Nadzór inwestorski będzie do 31 grudnia 2031 roku i najdłużej. I z ciekawostek jest to, że te tory w tej relacji na Towarową już istniały teraz, tylko zostały zlikwidowane podczas budowy centralnego odcinka Długi Limeta w 2010 roku, kiedy się rozpoczęła budowa. No i od tamtego czasu po prostu te rozjazdy nie wróciły. Nie do końca jestem przekonany, czemu te rozjazdy zostały wtedy zlikwidowane. Domyślałem się, że po prostu mania na likwidację różnych rozjazdów w Warszawie wtedy była. Na przykład nie mamy rozjazdów do ZOO, które po prostu mogłyby pozostać w starym przebiegu. Ale no cóż, no lipa, ale dobrze, że planujemy coś z tym zrobić. Tylko to będziemy czekać na tym dosyć długo. Tymczasem na Obozowej się dzieje. Na Obozowej tory tramwajowe są w tym samym miejscu, bo już są zielone i to się działo w poprzednim roku. A teraz czas wybudować przystanki tramwajowe. Konkretniej perony. Nie będzie już przechodzenia przez jezdnię, będzie dojście do tramwaju po prostu z przystanków tramwajowych, które będą obok torów tramwajowych. To jest dobra nowina. Natomiast do tego czasu trzeba będzie trochę się liczyć z utrudnieniami. W aktualny weekend jeszcze takich utrudnień dużych nie ma, ale już od 16 marca, czyli od dzisiaj, będą. Natomiast nie dla tramwajów, tylko dla samochodów i autobusów. Trochę będą jeździć objazdami. Tutaj będą objazdy dla linii 129, 184, 197, 201 i 249, jak również N45 i N95. W związku z tym, że po prostu niektóre odcinki w trakcie pierwszego etapu na tym odcinku i w trakcie drugiego etapu na tym odcinku będzie po prostu to zamknięta jezdnia. Chodzi oczywiście o pierwszą parę przystanków, która będzie budowana. Kolejna para będzie budowana w kolejnych tam dwóch tygodniach. Mniej więcej dwa tygodnie będą robić te przystanki, więc nie jest aż tak źle. Gorzej z tramwajami. Gorzej z tramwajami, bo w weekend 16-17 marca, w skrócie teraz, tramwaje linii 20, 23 i 24 będą jeździły na krótszych trasach. 20 dojedzie tylko wyłącznie do przystanku Wawrzyszewska. 23 będzie się zamieniać w linię 24 na Okopowej i w drugą stronę również. No, natomiast linia 70 będzie jeździć z Bornerowa do pętli tramwajowej Koło. Z kolei będzie też funkcjonować linia Z23 na trasie Nowe Bemowo Ostroga, oczywiście przez ulicę Obozową, więc tak to będzie wyglądać i funkcjonować. Jeżeli chodzi o linię Z23, no oczywiście już funkcjonuje, linia 70 również. No i dalej idąc, również podobna sytuacja będzie w kolejny weekend, czyli 22-23 marca, w nocy z 20 na 23 marca rozpoczną się prace przy kolejnym przystanku. Będą trwały do 30 marca i wtedy w kolejny weekend linia 129 i 269 i N45 oraz N95 będzie jeździć objazdami. Chodzi mi oczywiście o weekend 23-24 marca i tramwaje będą jeździć tak samo jak w ten najbliższy, jak teraz w weekend, w skrócie 20 do Wawrzyszewskiej, 23-24 będą się zamieniały na przemianie w siebie, na Okopowej, a linia 70 będzie jeździć na trasie Bornerowo Koło i autobusy będą jeździć na trasie linii Z23. Całe prace, te kolejne przystanki będą planowane do budowy w drugiej połowie kwietnia, więc o tym nie wiem, czy będę robić w pierwszej fazie prac, ale na pewno w któryś weekend, kiedy będzie to wszystko zamknięte, zrobię film kolejny o tramwaju kierunek Obozowa, bo ta inwestycja cały czas oczywiście jest w mojej spisce, jeżeli chodzi o inwestycje nagrywane. Jeżeli chodzi o zmianę, no to chodzi oczywiście o tak, zlikwidowanie tych dwóch przystanków autobusowych, tego przystanku autobusowego, jak i również tego przystanku tramwajowego, bo on będzie właśnie przebudowany, więc on nie będzie też funkcjonować od dnia 15 marca, więc teraz już nie funkcjonuje. No i linie właśnie, które kończyły trasę pierwotnie na Koło, teraz będą kończyć swoją trasę na przystanku Dalibora, to jest właśnie linia 129 i 239 w związku z tymi różnymi zmianami i innymi bajerami, więc no tak, to faktycznie jest też taka zmiana. Kolejne informacje to jest tramwaj pod Warszawą Zachodnią. No i tak, dzisiaj jest mnóstwo informacji tramwajowych, spokojnie, kolejowych też tam jest.
Tramwaj pod Warszawą Zachodnią. No wiemy, że to jedzie do zachodniej, a nie pod zachodnią przejedzie faktycznie. Natomiast tak, realizacja dalszych odcinków, czyli tych na wolę, które tutaj widzimy właśnie tutaj w kierunku Kasprzaka, tu i tu, jest na razie odległa, ale kladrują się już koncepcje. Budowa to początek lat 30. To oznacza, że w ciągu około 5 lat powinniśmy być gotowi z projektami. Mówi prezes Tramwaju Warszawskiego. Wiadomo już, że upadł pomysł budowy kolejnej zajezdni na Dolanach. Niewykluczone też, że tramwaje warszawskie szybciej wykorzystają dalszą część tunelu pod Warszawą Zachodnią, nawet przed budową tramwaju do Kasprzaka. No i teraz tak, o co tu chodzi? Po pierwsze, pierwotnie była planowana budowa nowej zajezdni tramwajowej na Odolanach. Ona upadła w związku z tym, że Odolany będą całkowicie zbudowane mieszkaniowo i o komunikacji miejskiej tam nikt nie myśli. Znaczy, myślą właśnie teraz, nagle się obudzili. Wiemy doskonale też, że raczej tramwaje pojadą w aktualnym przebiegu, który był planowany pierwotnie, czyli będą dwa tunele. Jeden krótszy z przystanki tutaj jeszcze dotykam tramwajowym w tym miejscu podziemnym. Ten przystanek nie jest wybudowany, ten nie jest wybudowany. Jeżeli chodzi o przestrzeń, tą pustkę technologiczną, on nie jest wybudowany, ale będzie jeszcze z dodatkowym nowym przejściem podziemnym i dalej przejdzie sobie tutaj już podobnie jak linia 103 z jednym nowym przystankiem tramwajowym w tym miejscu, przy skwerze i następnie dojdzie do Kasprzaka z tutaj przebudową też przystanków. A to ciekawe. To bardzo ciekawe. Bo przystanki byłyby tak zmienione na Szpitalu Wolskim, żeby się pojawił tutaj nawet peron tramwajowy. A tego nie było wcześniej. W sensie nie zauważyłem tego. Pierwotnie koncepcja byłyby tutaj te przystanki. No dobra. Coś wymyślili nowego. A z drugiej strony z kolei były przystanek tramwajowy właśnie na Odolanach, na Ordona i następny przystanek tramwajowy w tym miejscu, który by tutaj po prostu pozostał. Tu też widzę, że się pozmieniały lokalizacje przystanków tramwajowych. Coś kombinuję. Może to po prostu nowe wizualizacje, które dziwnie wyglądają. Ale dobra, o co chodzi? Chodzi o to, że prace projektowe mogą się rozpocząć dopiero w najbliższych latach. Te odcinki z uwagi na to, że w dużej mierze są w tunelu, będą bardzo kosztowne, zwłaszcza lewy wąs przez Odolany. Będzie trzeba zbudować długi tunel, przekopać się pod Aleją Prymasa Tysiąclecia i kolektorem wyjść na powierzchnię na ulicę Ordona i przeprowadzić tory dalej, by połączyć się z ulicą Kasprzaka. Z uwagi na wspomniany kolektor, tramwaje warszawskie zastanawiają się zresztą nad zmianą przebiegu. Na chwilę aktualną nie mamy jeszcze decyzji, czy będzie zmieniony przebieg. Natomiast raczej nie, przynajmniej prezes tramwajów mówi, że dla niego to nie ma sensu, że chodzi o to, żeby obsłużyć jak najwięcej Odolan, a nie faktycznie pojechać skrótem na Prymasa Tysiąclecia. Natomiast jeżeli chodzi o kolektor, no to tak, no to kolektor jest wielkim grawitacyjnym kolektorem ogólno społowym, więc trzeba się zmieścić pod nim, a następnie wyjść na powierzchnię. I aktualnie jest liczone właśnie jak to zrobić, ile trzeba zjechać na dół, ile stoi w przestrzeni, bo to jest taki ogromny grawitacyjny, bo po prostu tam nic poza grawitacją nie działa. To oznacza, że za około 5 lat powinniśmy być gotowi do budowy, jeżeli chodzi o projekty, ale trzeba jeszcze oczywiście uzyskać finansowanie. Niewykluczone też, że szybciej, jako prostszy do zrealizowania odcinek zostanie wzdłuż Krzyża Nabskiego, czyli ten do Kasprzaka na wprost. Ten odcinek będzie wybudowany, no bo on jest krótszy z tym tunelem, ten tunel jest krótszy do wykonania i tutaj po prostu odcinek też jest trochę krótszy do wybudowania. Natomiast to decyzja i tak władz zależy od miasta. Krótszy, tańszy i mniej problematyczny odcinek ma szansę powstać wcześniej. Jest po prostu znacznie prostszy. Trzeba wyjść z tunelem za chwilę za Warszawą Zachodnią. Tramwaje wcześniej wykorzystają cały tunel pod Warszawą Zachodnią? To też jest dobre pytanie, bo pamiętajcie, że aktualnie, zresztą w sumie co ja będę mówić, jutro będzie film o Warszawie Zachodniej, więc zobaczycie sobie jak to będzie wyglądać. Dzisiaj nie będę już spać, ale tak, jutro postaram się, żebyście mieli film o Warszawie Zachodniej, o tym, jak to wygląda pod ziemią. Natomiast ten przystanek tramwajowy, który w tym miejscu się znajduje, będzie się znajdować, on jest już wybudowany. Tam już jest pustka technologiczna, tam już przestrzeń jest. Tylko aktualnie tramwaje budują tylko do tego miejsca tramwaj, więc de facto można by tu pociągnąć ten tramwaj, żeby dojechał do peronu 9, bo to jest peron 9 w tym miejscu. I tramwaje by już pojechały pod peronami i by dojechały i by lepiej skomunikowały peron 9. Po prostu tramwaje można by pojechać na przykład z peronu 9 do peronu 1 WKD. Nie byłoby żadnego problemu w tym przypadku. No dobra, co tutaj właśnie, jak wygląda z tym? Czy to oznacza, że wybudowanie w ramach Warszawy Zachodniej tunelu pod torami z miejscem na przystanek tramwajowy przy peronie 9 dalej będzie stał pusty przez dekadę? Bo to trzeba pamiętać o tym właśnie aspekcie. Z uwagi na to, że budowa przedłużenia na wolę przesuwa się o dekadę,
a mamy już pustkę technologiczną z miejscem na tramwaj, to zrobimy wszystko, by ten przystanek po stronie północnej został oddany do użytku wcześniej. Toczą się prace koncepcyjne w tym kierunku. W skrócie, na razie nic nam nie powiemy, ale myślimy o tym, żeby coś z tym zrobić. I dobrze, że tramwaje o tym myślą. Tylko szkoda, że od razu nie zrobili po prostu, że tramwaje by dojechały od razu właśnie tam, bo według mnie by to miało dużo więcej sensu. Ale dobra, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Warszawę Zachodnią, natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, to został wybrany projektant na przebudowę Jana Pawła II i inny stawek. Tramwaje warszawskie dopłaciły i dostrzygnęły przetarg właśnie na 2,5-kilometrowy odcinek Alei Jana Pawła od Kina Famina do Placu Grunwaldzkiego i 800 metrów na ulicy Stawki. Sama przebudowa planowana jest w latach 2028 i 2029, między innymi rondo Radosława będzie przebudowane z dobudową nowego toru. Oczywiście najpierw trzeba to zaprojektować, to właśnie będzie teraz realizowane. Dokumentacja będzie gotowa w 25 miesięcy, a 3 kolejne miesiące jest przewidziane na odbiór. No i co ważne, te 25 miesięcy będzie to wszystko projektowane, ale najpierw musi się oczywiście uprawomocnić wyrok, znaczy to postanowienie, i wtedy będziemy wiedzieć, co i jak to będzie projektowane i ile będziemy faktycznie czekać na tą inwestycję. Więc no, to dobra informacja, że tutaj faktycznie udało się dopłacić. Kolejne dwa weekendy bez pociągów na linii S2. Weekend ten aktualny 16-17 i weekend kolejny 23-24 marca będą prowadzone na stacji Warszawa Zachodnia. Chodzi o wyłączenie peronu czwartego i jednego toru na odcinku Warszawa Zachodnia, Warszawa Włochy. Wybrane pociągi linii S1 z Pruszkowa będą jechać przez Centralną, a S2 po prostu nie jeździ. Więc no, taka informacja, jeżeli chodzi o zmiany kolejowe. Kolejne to jest to, że się pojawił w Olsztynie neon zabytkowy i mówię wam o tym nie bez powodu, bo najprawdopodobniej za tydzień w końcu pojadę do tego Olsztynu. Tak, okiem ma wizję nasza w końcu nagram. Ale tak, neon zabytkowy pojawił się, który wcześniej nam oczywiście był, no to teraz się ponownie zaczyna pojawiać i to jest dobra nowina. Najprawdopodobniej, niczyj. Na pewno jak pojadę do Olsztyna, oczywiście to nagram. Kolejna informacja to jest oczywiście warszawska średnica kolejowa. Powiem wam tak. Oczywiście kolejny temat o łódzkiej średnicy, który mam za chwilę. Był dla mnie momentem, w którym odpaliłem szampana, nieironicznie. Natomiast przy średnicy powiem wam, że na tyle mi ulżyło. Osobiście mi ulżyło, jak przeczytałem ten artykuł, bo po prostu byłem zadowolony. To oznacza, że jednak PKP poszli po rozum do głowy, a właściwie minister stwierdził, że... Może inaczej. Przebudowa warszawskiej linii średnicowej będzie polegać na całkowitej przebudowie wszystkich tunelów, wszystkich torów, peronów i tak dalej. Wszystko będzie budowane właściwie zupełnie od nowa. Aktualnie jest realizowana Warszawa Zachodnia i będzie niedługo budowana w przyszłym roku Warszawa Wschodnia. Jest to planowane, aby to było zrealizowane całkiem ładnie i to dobrze funkcjonowało. Ale jaki jest problem z tą przebudową? A mianowicie nie było planowane, aby na Ochocie tunel był wybudowany. W skrócie, po prostu pociągi dalej by jeździły w wykopie, a na górze nie można wybudować ani skweru, ani budynków, ani niczego innego. Tereny są bardzo cenne. I dobrze, że w końcu to ktoś zauważył uwadze i oni o tym pomyśleli, żeby wstrzymać pracę. I dlatego już teraz wiemy, że aktualnie budowa średnicy będzie opóźniona w związku z tym, że trzeba przemyśleć, przearanżować to wszystko, żeby można było wybudować budynki nad tunelem średnicowym właśnie na Ochocie. I to jest bardzo dobra nowina. Długo bym mógł mówić, jak bardzo się cieszę z tego, że faktycznie ktoś poszedł po rozum do głowy. Jak tutaj właśnie minister to zaznacza, tu mam bardzo dużo rzeczy zaznaczonych, to może wam poczytam mniej więcej, o co chodzi. Mamy też bardzo wartościowy teren w centrum miasta. Nie rozumiem, dlaczego nie przewidziano jego zagospodarowania. Przywołał wcześniej koncepcję budowy wieżowców na działce kolejowej nad tunelem po zachodnio-północnej stronie należnika Alei Ozymskich, Alei Jana Pawła II. PKP SA z nich zrezygnowało w 2016 roku. To najcenniejsze grunty w ścisłym centrum. I to faktycznie prawda. Przygotowujemy inwestycje na 100 lat. Nie możemy zmarnować tej szansy i nie zabudować tego terenu. Jak wskazało, powstać musi dokumentacja projektowa uwzględniająca zabudowę i dopiero po tym kolej przystąpi do inwestycji. No i teraz tak. Dlaczego to jest takie ważne? Bo przebudowa warszawskiej linii średnicowej to nie jest inwestycja na kilkanaście lat. To jest inwestycja na najbliższe 50-100 lat. I my do tego tunelu nie chcemy ponownie wracać z budową. W skrócie zrobić raz, a porządnie. I tutaj według mnie od razu powinna się pojawić czerwona lampeczka.
Czekaj. Dobra, ale mówimy o zabudowie całego tunelu. A co z WKT-ką? I dokładnie, o tym też pomyślałem. Przydałoby się od razu wydać WKT-kę do Warszawa Śródmieście, a nie aktualnie, bądź tak jak wy to mówicie, ja czytam te komentarze, ja widzę wasze komentarze, dociągnąć WKT-kę chociażby do mostu średnicowego i dociągnąć ją do wschodniej, aby móc później tam puścić nie wiadomo gdzie WKT-kę. No pomysł oczywiście jest odjechany, ale początkiem i tak jest dociągnięcie WKT-ki pod alejami zielskimi do Warszawy Śródmieście, bo Warszawa Śródmieście WKT nie znajduje się w Śródmieściu, nie jest w ogóle obok Śródmieścia. Jeżeli chodzi o przystanek kolejowy, który aktualnie funkcjonuje, PKP, więc powinno się to połączyć w jedną całość, żeby to było po prostu w jednym miejscu. Natomiast no, WKT-ka nie jest zbytnio tym zainteresowana. Może teraz, jak się zmieniły w różne władze, to będzie zainteresowana. Ja o tym powiem. Dużo jest tematów, które warto poruszyć przed aktualnymi wyborami, bo jeżeli są wybory, to wiadomo, że jeżeli się odpowiednio dosyć mocno o tym powie, to wiadomo, że też później będą miały na to czynniki przekładały. Dlatego niedługo będzie film o M3, najprawdopodobniej, jak Nina przecierzyły zrobić go. Może zrobił właśnie film o tym, czemu WKT-ka powinna dojechać do Warszawy Śródmieście. Czemu również powinno to być wszystko zabudowane, bo to o tym powinno się myśleć. To powinno po prostu być zrealizowane raz a porządnie, tak żeby to wszystko nie musiało być ponownie rozkopane za kilkanaście lat, tylko po prostu było zrobione dobrze. I nie trzeba było tego ruszać przez następne kilkadziesiąt lat. Albo i nawet 100. Z kolejnych informacji, które tutaj jeszcze mamy, to tak. Sumarycznie liczba pociągów przejeżdżających przez dobę na linii średnicowej wzrośnie z aktualnych 850-860 pociągów do nawet 1500. To potężna zmiana. No i tak, minister też zapewnia, że są planowane właśnie te poprawki, natomiast stan techniczny obiektów umożliwia dalsze prowadzenie ruchu. W innym razie, jak przekonuję, prowadzone byłyby ograniczenia prędkości, tymczasem pociągi dalekobieżne jadą cały czas z prędkością 80 km na godzinę, a pociągi podmiejskie 60 km na godzinę, jeżeli chodzi o te tunele, więc tutaj sytuacja jest dobra, jeżeli chodzi o cały czas funkcjonalność tych tunelów, natomiast wiadomo, że trzeba jednak do nich niedługo dojść. Na pewno wcześniej będzie mogła ruszyć przebudowa Warszawy Wschodniej. Planowany początek tutaj jest na 25 rok. Trzeba wyciągnąć wnioski, natomiast jeżeli chodzi o przebudowę Warszawy Zachodniej, bo nie może być tak to, tutaj minister ma zastrzeżenia dotyczące przede wszystkim organizacji robót i ruchu pociągów. No. Są dosyć dużo tytynia i to trochę długo trwa. W sensie, jakby wiecie, ja osobiście jestem zadowolony, że Warszawa Zachodnia jest budowana długo, że ma opóźnienia, bo mogę to dłużej nagrywać i tak dalej, ale doskonale wiem, że to jest duże uciążenie, bo sam przejeżdżam przez Zachodnią często pociągami, na przykład tu jadę na LK7, więc będę jechać przez Zachodnią i no byłoby miło, gdyby faktycznie lepiej to funkcjonowało, natomiast no... No cóż, no, wiemy, że podczas przebudowy jest kiepsko. Wschodnia jest zaplanowana na 2 etapy, nie tak jak na zachodniej było de facto 7 etapów i jeszcze one są realizowane częściowo, więc zobaczymy, jak to będzie zrealizowane. Jeżeli chodzi o inne inwestycje kolejowe, to tak. Co z masterplanem do Warszawskiego Węzła Kolejowego, jeżeli chodzi o wszystkie te 4 tory? No to tutaj minister mówi, że może nie wszędzie przydałoby się to być właśnie 4 tory. Natomiast tak, jeżeli chodzi o linię Legionowską, to stwierdził, że może wystarczy dobudować trochę rozjazdów, ewentualnie na części odcinków dobudować jeszcze właśnie pojedynczy tor, gdzie brakuje tego, a niekoniecznie robić całkowicie nową linię koleją dookoła Legionowa, więc może to po prostu dałoby się rozwiązać. Tak samo na przykład do Legionowa jest, czy do Modlina jest dostawa miejsce na wybudowanie dodatkowych torów po bokach, bo po prostu tam ten teren jest aż tak bardzo urbanizowany w okolicy, więc to jeszcze można by powiększyć i poszerzyć. Z kolei na linii do Mińska zostało zlikwidowanych trochę miejsc do mijanek kolejowych 20 lat temu, więc można by było po prostu to przywrócić, a niekoniecznie budować na całym odcinku więcej torów. Ja jestem oczywiście za budową najlepszego rozwiązania, czyli budowy 4 torów, no bo wiadomo, że wtedy faktycznie jest to ładne, zielone pociągi podmiejskie, dalekobieżne mają swoje tory i tak będzie to realizowane na linii Otwocki, o czym faktycznie minister powiedział, że tutaj nie ma problemu, będziemy faktycznie budować cały czas właśnie 4 tor, natomiast na różnych odcinkach może będziemy po prostu bić mijanki, niekoniecznie na całej długości 4 tory, ale mam nadzieję, że nie będzie jeszcze nigdzie pomysłu, żeby budować gdzieś to pociągów na jednym torze. Chodzi mi tu na przykład m.in. o linię kolejową, która ma pojechać tam no daleko za Zalesze Południowe, tam planowany jest 1 tor. No. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko ogarnę się i zrobię tam 2 tory. Ale no cóż, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o to. Tymczasem kolejne informacje, czyli tunel średnicowy. Ale w Łodzi.
jest opóźniony o kolejne lata. A konkretnie o 2 lata. Nie grudzień 2024, a koniec 2026 roku. To nowy termin wybudowania i zakończenia budowy łódzkiego tunelu średnicowego. Kwota też finansowania całej tej inwestycji wzrosła do 2 miliardów złotych. To dużo, ale pamiętajcie, że M3 cała będzie kosztować 10 miliardów złotych, więc będzie tutaj tak pikuć przy tym. Czemu to tak długo jest realizowane? Czemu tak to długo powstaje? Można by o tym długo mówić. Czy termin 2020, koniec 2024 roku w jakkolwiek możliwy? No chyba nikt nie twierdził, że tak. Na koniec 2024 roku to może skończą TBM-y działać przy tych wiatrach. Jeżeli chodzi o te prace, no to faktycznie no to będzie już trochę tak powstawać. Wiadomo, że też będzie powstawać długi tunel średnicowy dalekobieżny w ramach CPK. Natomiast więcej o łódzkiej średnicy powiem wam w poniedziałek albo wtorek, bo byłem tam w piątek, więc nagrałem całą tą inwestycję. Powiem wam tak, jak dojechałem do fabrycznej, to faktycznie rozpoczęły się prace przy komorze fabrycznej, gdzie będą wyjmowane te RTBN. Jeżeli chodzi o pracę przy Łódź Śródmieście, to może pominę ten temat, bo się załamałem, jak tam przyjechałem, że tam się w sumie to dużo nie zmieniło po tych 4 miesiącach. Ale jeżeli chodzi o pozostałe dwa przystanki, czyli Koźle i Polezie, to tam faktycznie prace trwają. Prace trwają i TBM już ruszył, ten mały. Więc to cóż, no dzieje się, ale bardzo powoli. Dobra, lecimy z kolejnymi informacjami, bo widzę, że te mniejsze z tym jest strasznie długie, a chciałbym, żeby nie trwało nie wiadomo jak długo. Już trwa nie wiadomo jak długo. Dobra, lecimy z kolejnymi informacjami, czyli na ulicy Tunelowej linia 103 będzie jeździć już normalnie właśnie ulicą Tunelową od najbliższego wtorku, czyli 19 marca. Następnie, nowość, którą możecie zobaczyć tutaj po tej stronie, pojawił się nowy plakat u mnie właśnie tutaj na ścianie. To jest oczywiście plakat od partnera kanału, którym jest Koleo. Tym razem Warszawa Wschodnia, który możemy zobaczyć i to ładnie się łączy z tym, że będę jutro nagrywać najprawdopodobniej LK7, więc tak, Warszawa Wschodnia, tam zaczynam dalsze nagrywanie wszystkich tych inwestycji. I proszę bardzo, taki oto i ładny plakacik, jak jesteście nim zainteresowani, link do niego jest w opisie, jak i również w przypiętym komentarzu i w karcie, jak to wszystko ogarnę, to najprawdopodobniej będziecie mieli, więc jak coś zachęcam, przypominam wam, że oczywiście partnerem kanału jest Koleo, dzięki czemu do różnych inwestycji, jak na przykład do Łodzi, jeżdżę bez jakichś dodatkowych opłat za pociągi. Kolejna informacja to jest oczywiście zarząd dróg miejskich i tu dobra nowina, a mianowicie nowa droga rowerowa. Znamy już chętnych na zaprojektowanie drogi rowerowej na ulicy Lucerny w Wawrze. Co ważne, właśnie został ogłoszony przetarg na tą inwestycję. 16 miesięcy będzie realizowana ta inwestycja i najważniejsze, inwestycja obejmuje całą ulicę. Całą jej długość. Od traktu lubelskiego do ulicy Patriotów, więc to jest bardzo dobra nowina. Nawet powstanie jeden mostek na tej trasie i no co ja powiem. Czekamy, 16 miesięcy projektowania, później faktycznie budowa i dobra informacja jest taka, że kolejne nowe drogi drogowe cały czas są planowane do realizacji. Kolejna informacja to jest to, że na Jana Kazimierza się porobiło, że tak to powiem. Na Jana Kazimierza po pierwsze nie będzie, jest tu teraz na całej długości jednokierunkowa, tylko linie 255. Natomiast tak, od 15 marca linie 255 zniknęła jako Avengersi w końcu gry. Natomiast co ważne, to nie jest tak, że komunikacja miejska na Donanach też zniknęła. Jest linia autobusowa Z5 na trasie do Cmentarza Wolskiego na całym odcinku. W skrócie, jedzie właśnie linia autobusowa tutaj z Cmentarza Wolskiego, ulicą Wolską, Kasprzaka i tutaj na Ordona jedzie krótkim odcinkiem i później na Kazimierza wraca ponownie na Fort Wola i do Cmentarza Wolskiego. Więc taki jest odcinek aktualnie funkcjonowania tej linii autobusowej. To jest trasa tej linii autobusowej. Cały przejazd trwa całe 12 minut i linia autobusowa jeździ w szczycie nawet co 20 minut, więc nie jest aż tak źle, chociaż mogłoby być oczywiście lepiej. Czekaj. Dzisiaj jest weekend. A jak jeździ w tygodniu? W tygodniu to jest lepiej. W tygodniu linia autobusowa jeździ nawet co 10 minut. Dobra, to faktycznie jest całkiem dobrze. No to 20 minut w weekendy to nie jest w sumie aż tak źle. Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ten aspekt. I prace tutaj aktualnie, które są zamknięte na tym zamknięciu, będą realizowane do końca czerwca 2024 roku. Tymczasem są już znane oferty na rundę do Słońców Sybyjskich. Jedna oferta jest dużo poniżej budżetu, więc to jest dobra informacja. 16 miesięcy będzie opracowanie kompleksowego projektu przebudowy, a następnie dowiemy się więcej informacji, jak to będzie, kiedy to będzie budowane. Więc no, teraz poczekamy, aż to faktycznie będzie zaprojektowane, będzie podpisana umowa i wtedy będziemy iść dalej. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi o zlikwidowanie aktualnie
przejść dla pieszych i wybudowanie nowych przejść, wylikwidowanie aktualnych przejść podziemnych i wybudowanie nowych przejść i przejazdów rowerowych przez całe skrzyżowanie. Więc to jest informacja dobra. Następnie informacja to jest to, że frezowanie drugiej jezdni RC miejskiej aktualnie jest realizowane w ten weekend, czyli od 15 marca do 18 marca do godziny 5. Druga jezdnia Rady Miejskiej jest aktualnie frezowana, więc tutaj jest po prostu zwężenie. I następna informacja to jest to, że dobra nowina. Dobra, bardzo nowina, trasa łazienkowska będzie spójna. Rada Miasta uchwaliła zmianę w wielolotniej prognozie finansowej. Dzięki temu zyskaliśmy środki na budowę brakującego odcinka drogi rowerowej pomiędzy Agrykolą a ulicą Czerniakowską. Z kolei Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy otrzymał pieniądze na budowę kładki pieszo-rowerowej nad pociągiem Czerniakowskim, która jest de facto mostem. Co ważne, o co chodzi? Chodzi o to, żeby po prostu wybudować to po nowemu. I tak, jeszcze z ciekawostek. Most Łazienkowski to zarazem ze Świętokrzyskim drugi most, jeżeli chodzi o tężenie ruchu rowerowego w Warszawie. No i tak. Według zeszłorocznych pomiarów codziennie przejeżdża przez niego 6674 rowerzystów. Przez Świętokrzyski 6918 rowerzystów, tym razem przez Gdański trzeci most w tej klasyfikacji to jest 4221 rowerzystów. Tak wygląda ta sytuacja. No jest to ogólnie też ruch rowerowy w Warszawie się zwiększa o 11% w 2022 roku się zwiększył względem poprzedniego roku i było to 212 tysięcy przejazdów, więc całkiem dużo. Ogólnie na tą inwestycję jest przewidziane 5,5 miliona złotych na projektowanie i faktycznie budowa i dzięki temu ten rowerowy teleport zostanie zlikwidowany, a na sam most i przebudowę w samym porcie praski, znaczy w samym porcie Czerniakowskim przewidziano 13,8 miliona złotych. No i jeżeli chodzi o tak, aktualnie drogi rowerowe się kończą tak, tutaj jest most Łazienkowski i tutaj się kończą drogi rowerowe i tutaj jest przejazd taki po ulicy, ale ulica jest taka bardziej rowerowa. No i tutaj zostały wybudowane te nowe trasy rowerowe wzdłuż trasy Łazienkowskiej i wiaduktów nowych na Agrykoli. Z tym, że jak widzicie tutaj cały czas jest jeszcze nieoddane do użytku, bo wiadukty na trasie Łazienkowskiej na Agrykoli cały czas się nie skończyły z przebudową. Natomiast co ważne, brakujący fragment to jest ten tu na czerwono. I on właśnie będzie teraz projektowany przez ZDM z przejazdem przez ulicę Solec i Czerniakowską w tym miejscu na skrzyżowaniu przy ulicy Łazienkowskiej, jak i również właśnie tutaj będzie budowany ten nowy most i przybudowa samego portu. Więc tak to jest planowane do budowy. Tymczasem na koniec informacja o buspasie na Gąbockiej. Przetarg na budowę pasa dla autobusów na Białołęce został już ogłoszony. Na oferty czekamy do 3 kwietnia, więc to jest dobra informacja, że faktycznie zostało to też również w ramach tego wszystkiego, tych dodatkowych środków rozdysponowane. I jak to będzie wyglądać? A wam pokażę tak pokrótce, jeżeli chodzi o ulicę Gąbocką. Tak, po pierwsze pojawią się nowe drogi rowerowe i nowe chodniki, bo to będzie musiało być przebudowane. Tu jest nowa droga rowerowa z nowym chodnikiem, która jest zaprojektowana. Trochę się zmieni układ drogowy, się przedłuży na przykład zatoczki niektóre. Natomiast nowa droga rowerowa się rozpocznie za wjazdem do centrum handlowego w tym miejscu, więc w skrócie tutaj będzie po prostu buspas w jednym i w drugim kierunku, tam gdzie go brakuje. Tu jest ten odcinek żółty, bo to zaraz był ciekawe, to jest żółty, to jest miejsce, gdzie musi być dobudowana nowa jezdnia, więc czy tu, czy w tych miejscach musi być dobudowana cała nowa jezdnia. Drogi rowerowe tutaj już są de facto, ale musi powstać tutaj nowy chodnik po tej stronie. Na całym tym odcinku właśnie będzie buspas, tutaj się daje on będzie ciągnąć, więc widzicie, że trzeba faktycznie trochę poszerzyć tę ulicę. I co ciekawe, co ważne, buspas się kończy w kierunku Białęki tutaj i tutaj go dalej nie ma od metra Kondratowicza, gdyż autobusy aktualnie wiemy jak jeżdżą tym petelką, więc one po prostu wyjeżdżają stąd te autobusy, no bo się rzeczy po prostu jakoś muszą się zatrzymać przy metrze Kondratowicza. W drugą stronę z kolei do metra Kondratowicza buspas się ciągnie do samej stacji metra. No i na koniec jeszcze quizy i sondaże mniejsza z tym. Po pierwsze sondaż mniejsza z tym, który był już jakiś czas temu, a mianowicie go znajdę. O, jest. Czy jechaliście już na trasę zamawioną Kasprzaka? Cały czas na 1100 głosów większość z was stwierdziło, że nie miało czasu, 64% z was tak zagłosowało, ale już 18% z was miało okazję jechać, a w kolejnym tygodniu, czyli najprawdopodobniej już przejechaliście, 11% z was zagłosowało, że przejechaliście. Tymczasem, ile w 2023 roku sprzedano wszystkich biletów w warszawskim transporcie publicznym? I to była kwota, to było łącznie 113 milionów biletów. Całkiem dużo. A dokładnie 113 milionów 177 tysięcy 800. Jeszcze raz. 113 milionów 177 tysięcy 23 bilety zostały sprzedane. O ponad 11%
więcej w porównaniu z 2022 rokiem. Więc taka ciekawostka, jeżeli chodzi o quizy. Kolejny quiz jeszcze na kolejny tydzień jest zaplanowany. No jak widzicie, do Łodzi teraz jadę, no i LK7 teraz nagrywam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego bardzo długiego mniejsze stream, ale sądzę, że go obejrzeliście może nawet do końca, bo dużo było ciekawych informacji i faktycznie się bardzo dużo ciekawych informacji po prostu wydarzyło w poprzednim tygodniu. Dziękuję Wam bardzo też za to, że tutaj za coraz to więcej. 15 428 osób kliknęło już przycisk subskrybuj, co Wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli Wy nie chcielibyście przegapić kolejnego odcinka, to się pojawi za tydzień z mniejsza z tym. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kliknięcia tego przycisku subskrybuj i tego dziwnego zwierzchka. Jeżeli taki film cały Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów i chcecie mi pomóc przy analizie tego wszystkiego, zostańcie patronami, a wznoszę Patronite ukośnika Widzonosz. No i co ja mogę powiedzieć? Mniejsza z tym, pojawia się nieprzerwanie od 191 tygodni. Pomijając jeden tydzień albo dwa tygodnie, kiedy po prostu nie mogłem nagrać, bo nie było żadnych informacji. 191 tygodni nagrywania materiałów. To jest dosyć długi czas i chyba mogę stwierdzić, że to jest faktycznie już program informacji, który się pojawia zawsze, co tydzień w okolicach weekendu. Od już ponad prawie 3 lat. Dziękuję Wam bardzo za to serdecznie, że jesteś tutaj cały czas. Zmniejsza z tym i widzę, że oglądalność tego programu też z czasu do czasu teraz tam mocniej się zwiększa. Natomiast kończąc temat, trochę prywaty z tyłu, niedługo się będą zmieniały kolejne sprawy, chociaż jak widzicie, już teraz się trochę zmieniło. Plakat jest nowy, Pałac Kultury i Nauki, który wydrukowałem kiedyś jest. Tablica ze 112 w Koronie oczywiście się pojawiła. To jest z konsultacji społecznych, bo pytacie się metodycznie, skąd mam tę mapę. To jest z konsultacji społecznych, to jest na przykład numer 25 na brudno, więc to jest taka ciekawostka. I niedługo w końcu włączę oświetlenie na całości tego, tylko most zniknie i pojawi się najprawdopodobniej Orient Express, ale jeszcze nie. A, no i miód z metra, z ostatniej konferencji, a problem trójki. Może M3 takie, no wiadomo, jakieś zakręcone, ale miód dobry. Znaczy, jeszcze nie jadę, ale niedługo zjem. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i jutro najprawdopodobniej na tramwaju pod Warszawą Zachodnią, później na łódzkiej średnicy, na linii kolejowej nr 7 i na kolejnych, jeszcze bardziej zakręconych inwestycjach, jak droga krajowa połącząca Zegrze Południowe i Legionową. Cześć!